związku z ostatnią sytuacją, z którą dość często Państwo się spotykacie, odnoszącą się do pewnych niewłaściwych zachowań, można powiedzieć, części elity. Mówimy tutaj o panu wiceprezesie Sebastianie Paroniu. Zachowanie pana wiceprezesa, który w sposób niezrozumiały traktuje swoich pracowników z przekonaniem, że to są małpy, że to są ludzie, którzy mają się uśmiechać od ucha do ucha, nie godzi takiemu stanowisku i nie godzi takiego zachowania. Stąd za namową grupy osób namawiamy wszystkich Opolan do wzięcia udziału, poparcia i wyrażenie swojej opinii w sposób oddania tutaj pod ankietą na stronie www.odwołajsebastianaparonia.pl www.odwołajparonia.pl. Szanowni Państwo, zachowanie pana prezesa, o którym wspomniałem, jest zachowaniem bardzo haniebnym. Biorąc pod uwagę, że pracodawca ma swoje obowiązki, których można powiedzieć w jakiś tam sposób nie zrealizował, jest to smutne, przykre i jako grupa Opolan nie zgadzamy się z takim zachowaniem, stąd ta dzisiejsza inicjatywa. Chciałbym w tym miejscu po raz pierwszy zaapelować o zakończenie takiej politycznej hucpy, która została rozpętana przez Solidarną Polskę na terenie naszego zakładu, czyli wodociągów i kanalizacji. Czas skończyć z takimi politycznymi gierkami, jak to dzisiaj na przykład miało miejsce, gdzie jednodniowy dyrektor elektrowni Opole, radny Gabor, zaapelował, zżądał dymisji prezesa Sebastiana Paronia, co jest w ogóle niedopuszczalne, bo się pytam, na jakiej podstawie. Tak? Miała być afera przetargowa Sebastiana Paronia, natomiast nie ma żadnej afery przetargowej, a okazuje się z doniesień medialnych, że jest afera mobbingowa, ale to też chybione, bo nie w stronę Sebastiana Paronia, tylko afera mobbingowa jakiego, jak opisują to media. Stąd jestem mega rozczarowany i zawiedziony sytuacją, postawą niektórych osób, które próbują rozgrywać problem pracowników wodociągu i kanalizacji na podłożu politycznym. Szanowni Państwo, ja się pytam po raz kolejny szefostwo zarządu, czyli pana prezesa Jakiego, co się działo z kobietami, które wracały z macierzyństwa. Kilka dni temu była prowadzona konferencja prasowa przez radne miasta Opola. Do dziś dnia, z tego co wiem, nie ma żadnej odpowiedzi, co się z tymi kobietami działo. Czy one były mobbingowane, czy były degradowane ze stanowisk, czy co się z tym losem z tych kobiet działo. To samo, jak czytam dzisiaj kolejne doniesienia, bo są media, które codziennie serwują nowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób są traktowani pracownicy wodociągów kanalizacji. Czy to jest etyczne i czy to jest moralne? Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym zaapelować do prezesa Jakiego o honorową dymisję, o to, żeby podał się w końcu do dymisji, zachował się honorowo i uwolnił zakład wodociągi i kanalizację od politycznych rozgrywek. Uwolnił pracowników wodociągów i kanalizacji od stresów, które przeżywają. O to, żeby w końcu zapanował spokój i porządek, jaki powinien panować w spółkach, gdzie pracodawca powinien w równy sposób traktować swoich podwładnych.